Dzień dobry. Nazywam się Maciej Pietrusiński. Jestem członkiem zespołu Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego i mam dzisiaj przyjemność zaprosić Państwa do wysłuchania rozmowy poświęconej polskiemu wsparciu militarnemu przekazanemu Ukrainie, która z wykorzystaniem właśnie tej udostępnionej techniki wojskowej od kilkunastu miesięcy stawia czoła najeździe. Zachęcam Państwa do uważnego wysłuchania się w to, co zostanie zaraz powiedziane. Tym bardziej, iż swoją opinią w tej sprawie podzieli się z nami dzisiaj dwóch znakomitych ekspertów. Pierwszym z nich jest pan minister Paweł Poncyliusz, uznany specjalista od spraw modernizacji wojsk, były wiceminister gospodarki w latach 2006-2007, a od czterech kadencji poseł na Sejm RP. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panu. Witam państwa. Drugim ekspertem jest Bogusław Pacek, profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Generał Dywizji w stanie spoczynku oraz były rektor Akademii Obrony Narodowej. W czasie służby wojskowej pan generał był m.in. zastępcą dowódcy operacji wojskowej Unii Europejskiej w Czadzie, komendantem głównym żandarmerii wojskowej, a także asystentem szefa Sztabu Generalnego do spraw wojsk lądowych i wojsk specjalnych oraz doradcą w NATO do spraw reformy edukacji wojskowej w Ukrainie. Dzień dobry, panie generale. Witam serdecznie, dzień dobry państwu. Myślę, że po tej krótkiej prezentacji możemy przejść do rozmowy. Panie generale, sytuację dyplomatyczną na linii Warszawa-Kijów w ostatnich tygodniach należy określić jako trudną. Pośród wielu wypowiedzi obu stron, jedną z najczęściej komentowanych jest stanowisko polskich liderów, którzy ogłosili, że muszą koncentrować się na budowaniu potencjału własnej armii, dając tym samym do zrozumienia, że mogą ograniczyć pomoc przekazywaną Ukrainie. Podsumujmy więc dotychczasowe polskie wsparcie w kilku najważniejszych obszarach. Zacznijmy od wojsk pancernych i zmechanizowanych. Jak w Cyfrach prezentowała się nasza pomoc w dostawach czołgów oraz bojowych wozów piechoty dla Ukrainy, oraz jakie ten sprzęt miał znaczenie dla sytuacji na froncie? E, dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście e, najlepiej wyglądamy w czołgach i w bojowych wozach piechoty. Przynajmniej pod względem ilościowym. I generalnie mówiąc o pomocy militarnej Ukrainie, Polska plasuje się wśród sześciu państw, które przekazały najwięcej, ale wśród sześciu państw, biorąc pod uwagę przekazanie wartościowe, lub zadeklarowanie wartościowe, to które powiedzmy, traktujemy, że wkrótce powinno nadejść. I tutaj Stany Zjednoczone są na pierwszym miejscu, wartość 46 miliardów dolarów, nie wszystko jeszcze poszło, ale to jest ogromna suma. Niemcy i tu zdziwienie na 19 miliardów na drugiej pozycji, Wielka Brytania trzecia, Norwegia, Dania i Polska szósta. Wartość zadeklarowanego i częściowo albo znacznie przekazanego już uzbrojenia to jest 3,3 miliarda Dolarów. I przechodzę do czołgów i do bojowych wozów piechoty. To jest rzeczywiście nasz priorytet, ale z całą pewnością priorytet, który był bardzo potrzebny Ukrainie. Ogólnie to jest 250 czołgów. Czołgów te 72, zarówno M, jak i M1. I nawet M1R. Natomiast poszło także trochę leopardów. Być może pan minister będzie miał tutaj bardziej dokładne dane, bo nie ukrywam, że jest w Polsce chyba najlepiej zorientowana osoba. W tych kwestiach. Natomiast te, te leopardy nie chcę podawać liczby, sam fakt, że poszło, tylko podaję. Czy to jest dużo, czy to jest mało? To jest dużo, ponieważ te czołgi to nie były czołgi do remontu jak Leopardy 1, powiedzmy, oferowane przez kilka państw zachodnich, zachodniej Europy, tylko to były leopardy w dużym stopniu no, gotowe do boju, powiedzmy sobie tak, albo wyremontowane, albo sprawne. To jest jedna kwestia. Bojowe wozy piechoty. Tutaj liczbowo też to wygląda dobrze. 250 sztuk bojowych wozów piechoty, tych poradzieckich. No, Ukraińcy może trochę narzekali, że one są w dużym stopniu przeznaczone w Polsce do wycofania, ale jest jak jest. Następne państwo bliskie nam Czechy to 140 podobnych. Tutaj na, na uwagę zasługuje, bo pewnie nie wrócimy już do tego tematu później, że myśmy przekazali, przynajmniej tak wynika z informacji, trochę między wierszami przekazane przez. Sekretarza obrony Lloyd'a Austina ze Stanów Zjednoczonych, żebyśmy przekazali około 100 kołowych transporterów opatrzonych Rosomak. I to jest y, y, duża sprawa na Ukrainie, ale trochę znak zapytania z małym wykrzyknikiem, jeżeli chodzi o potencjał Polski, y, ponieważ no, my sami potrzebujemy. Tych rosomaków bardzo. Tak to wygląda generalnie. Polska podeszła z punktu widzenia tego, co dawała w wojskach lodowych, bardzo mocno. Dawaliśmy czołgi twardy też, dawaliśmy to, co mogło dalej być w szyku i stanowić potencjał Polski zdecydowanie tak, jeszcze przez wiele lat, zanim zostanie on zastąpiony innym potencjałem. W związku z powyższym jednoznacznie oceniam, że to był e, znaczny wysiłek naszego państwa. Myślę, że warto pokazać wsparcie militarne dla Ukrainy również w szerszym kontekście. Panie ministrze, jaka była pomoc wojskowa liczona w czołgach i BWP ze strony innych państw? Mam tutaj na myśli przede wszystkim Stany Zjednoczone, Niemcy, Danie oraz Hiszpanię. Czy deklaracje znalazły rzeczywiste odzwierciedlenie w dostawach? Najbardziej emocjonuje opinię publiczną to, co się dzieje na linii Niemcy-Ukraina, bo deklaracje były bardzo duże, jeśli chodzi o uzbrojenie, również i o amunicję, a praktyka pokazuje, że jest dużo gorzej. Obiecano leopardy A1, znaczy 1A5, również BWP-mardery, no i oczywiście bardzo dużo amunicji. No, i teraz okazuje się, że ilość przekazanych czołgów, no to jest jakaś jedna dziesiąta, jedna dziesiąta może 20% tego, co, co obiecywano. I teraz wszyscy zadajemy sobie pytanie, czy są to kwestie braku takiej gotowości do pomocy militarnej i cały czas takie zastanawianie się, czy to dobrze, żeby Ukrainie mocno pomóc biorąc pod uwagę różnego rodzaju stosunki gospodarcze i relacje pomiędzy Rosją a Niemcami przed wybuchem wojny, czy to wynika, a ja uważam, że to jest ważniejszy czynnik, po prostu z tego samego, z tej samej przyczyny jak, jak u nas, to znaczy część tych czołgów, o których pan generał mówił, to były czołgi przekazane tak naprawdę na części, to znaczy one były na stanie wojska polskiego, ale ich gotowość bojowa była no, daleko, daleka od ideału. I możliwe, że w przypadku Niemców mamy do czynienia dokładnie z tą samą sytuacją, że to są czołgi, które mają kilkadziesiąt lat. One dalej tam funkcjonowały w jednostkach, w magazynach. Raz tam na rok ktoś je przeglądał, od, odhaczał, że ten przegląd został dokonany, ale ich jakby gotowość bojowa jest marna i możliwe, że Niemcy, krótko mówiąc, obawiali się, Oddać Ukrainie w takim stanie czołgi, no, biorąc pod uwagę, że Ukraina nie dysponuje swoimi, swoimi czołgami typu Leopard na stanie swojej armii. Czyli to nie jest tak, jak my oddajemy, oddaliśmy T-72, i nawet jeżeli nie wszystko w tym czołgu działało, to albo moż, można było Uzupełnić to z tych zapasów, które były po stronie ukraińskiej, albo odwrotnie. Po prostu te polskie czołgi szły na, na, na roz, rozbiór różnego rodzaju części, które były kluczowe i na przykład czołgi wycofywane z linii były uzupełniane o te brakujące czy zniszczone elementy. Pomoc duńska tak naprawdę też była związana z, wspólnie z Niemcami. Jeśli chodzi o Amerykanów, no to tego, czego najbardziej oczekują, myślę, że Amerykanie, Ukraińcy oczekiwali, to systemów rakietowych to, i obrony przeciwlotniczej. To jest rzecz, która będzie kluczowa. Wszyscy zastanawiamy się, czy teraz czołgi typu Abrams, które mają pojawić się na, na froncie, będą tak skuteczne, jak się tego wszyscy spodziewają, ale na pewno będą. Atrakcyjnym celem dla Rosjan, że możemy się nawet spodziewać takich polowań na Abramsa, żeby potem wykazywać, że o, nasz tam te te 90 zniszczył Abramsa, w związku z tym jest nad, prymat, prymat rosyjskiej techniki nad, nad techniką amerykańską. Znaczy, wszystkie te kraje, w moim przekonaniu, te, o których Pan mówił, czy Stany Zjednoczone, czy Niemcy, czy Hiszpania, czy Dania, Zadeklarowały to, co mają, ale powiedzmy sobie uczciwie, to, co się nie pojawia również w debacie publicznej w Polsce. Wszystkie te kraje raczej miały swoje zapasy uzbrojenia, amunicji na czas względnego pokoju albo względnego spokoju. To dziś, teraz, przypomniano sobie, że trzeba ten cały. Yy, Park maszynowy, park, park uzbrojenia, wymieniać, unowocześniać. To się już zaczęło dziać. Niektóre czołgi, które dotarły na, czy tam wozy bojowe, które dotarły na Ukrainę, miały swoją modernizację dwa czy trzy lata temu, ale tego nie da się zrobić szybko, więc chcę tylko przez to powiedzieć na koniec, że. Te kłopoty z dostarczaniem obiecanych kwot, liczby, liczb odpowiedniego rodzaju sprzętu, pokazuje, że cały Zachód nie był przygotowany na tak wielkoskalową wojnę. Jeżeli ktoś dzisiaj w Polsce mówi, że a, trzeba było wiedzieć, to niech pokaże przykład choćby z zachodnich krajów, które, które po prostu miały pełne możliwości teraz przekazania sprzętu na chodzie, użytkowanego na bieżąco, który, który przyda się w tej wojnie i będzie nadzwyczaj skuteczny wobec, wobec czołgów czy BRDM-ów rosyjskich. Tak, tak nie jest. Wszyscy trochę w tym świecie zachodnim liczyliśmy na względny spokój i nikt się ani nie unowocześniał zasadniczo, ani nie nie remontował ani nie pozyskiwał nowych typów uzbrojenia. Raczej wszyscy bazowali na tym, co jest, i w momencie, kiedy Ukraina poprosiła o pomoc, okazało się, że to, co jest na magazynach, często no, nie jest w stanie o własnych siłach wyjechać z hangarów. Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy wyposażeniu, które przekazały polskie wojska lądowe. W tej wojnie ogromną rolę odgrywa artyleria. Panie generale, czy przekazane polskie kraby i polskie wyrzutnie BM-21 Grad były istotnym wsparciem dla Ukrainy? To prawda, że artyleria w tej wojnie, szczególnie w jej pierwszej części, cały rok 2022 upłynął. W dużym stopniu pod znakiem artylerii, i to po obydwu stronach. Jeżeli rzucimy hasło grad i byśmy popatrzyli, co przede wszystkim pojawiało się, to jeżeli chodzi o to, czym dysponowali Rosjanie, czym dysponowali Ukraińcy, to te grady tam rzeczywiście dominowały. Co przekazała Polska? Polska przekazała dokładnie tak, jak pan pyta, przede wszystkim wyrzutnie znane historycznie pod nazwą Karciusza. Później u nas się nazywały BM-21. Dzisiaj jest modelizowana wersja Langusta. Przyjmujemy za Ukrainą to nazwę Grad, bo Grady to są właśnie, to jest właśnie rodzina tych polskich BM, wyrzutni BM-21. Przekazaliśmy ich 36. To nie, jest mało, to nie jest mało, i to było bardzo ważne posunięcie ze strony polskiej, ponieważ tego tak naprawdę szczególnie w 22 roku najbardziej potrzebowali Ukraińcy. Dlaczego? Po pierwsze były, a do tego amunicja były pociski, po drugie potrafili to obsługiwać w każdej chwili, no i po trzecie jak na tamte warunki walki, to nie jest to nie jest rodzaj uzbrojenia, który walczy na bardzo długie, bardzo duże odległości, ale pokrywa ogniem duże ilości hektarów i nawet jeżeli to jest kilka góra kilka, kilka kilometrów, ten, ten strzał, że tak powiem, możliwy, to i tak to było bardzo ważne. Tym bardziej, że nie zapominajmy, że razem z tą artylerią wysyłaliśmy miliony amunicji. To były czasami dostawy w dziesiątkach tysięcy, czasami większe. No do tego szło, żeby to nie zdominowało, tylko to co artyleria, czołgi, bojowe wozy... Czykowe transportery pokazują. Myśmy wysyłali także i to od samego początku wyrzutnie na ramiędę Wysyłaliśmy szereg różnych innych detali. I biorąc pod uwagę kraby, teraz krótko, ponieważ te kraby stanowią no, spory problem, i w mediach to się. Pojawia Polska zdecydowała się na wysyłanie krabów w czerwcu 2022 roku, czyli dość wcześnie biorąc pod uwagę decyzje różne innych państw, które w tym czasie także dokonywały takiego progresu, dokonując coraz poważniejszych rodzajów uzbrojenia. To jest doskonała armata haubica, polska, biorąc pod uwagę to, czym my w ogóle dysponujemy, ale my wciąż nie dysponujemy takimi ilościami, żebyśmy mogli, że tak powiem, na prawo i na lewo to wysyłać. Więc to był duży gest. Sam, sami Ukraińcy, Oleksandr Kowalenko, ekspert ukraiński, mówi, że, że tych kramów daliśmy 72. W Polsce raczej dominuje opinia, że prawdopodobnie 54 kraby. Niektórzy mówią, że 52. A niezależnie od tego, ile my daliśmy, to my daliśmy większość z tego, co mieliśmy. W związku z powyższym myślę, że Ukraińcy powinni to bardzo doceniać. Jeżeli chodzi o porównanie do innych, pewnie będzie mówił o tym pan minister Paweł Poncyliusz. Natomiast no z całą pewnością e, artyleria ta, którą wysłały Stany Zjednoczone i inne państwa jakościowo, e, no była tą, e, która była większym marzeniem Ukraińców, ale niezależnie od tego i te wyrzutnie B-21, Grady i, I kraby stanowiły istotne wsparcie Polski w zakresie uzbrojenia, tym bardziej, że to szło razem z pociskami i szło tak naprawdę z naszego już potencjału, jeżeli chodzi o kraby, zdecydowanie, świadomie, trochę osłabiliśmy Polskę po to, żeby wspierać Ukraińców. No właśnie, ale mówiąc o wsparciu w sprzęcie artyleryjskim, nie możemy nie wspomnieć o pomocy, jaką przekazały inne kraje, zwłaszcza Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Panie ministrze, czy scharakteryzuje Pan, jak w tym obszarze Anglosasi wsparli kijów? No, mamy kilka systemów od europejskiego Iris, to chyba nawet Niemcy akurat przekazywali, ale też chyba w tym udział mają inne kraje europejskie. Mamy oczywiście y, y, słynne HIMARS, o, o których się, o których się mówi. Mówimy również o dołączeniu do, 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 do ukraińskich samolotów, rakiet, też, które, które powietrze, ziemia, które mają mo, możliwość niszczenia różnego rodzaju obiektów. W sumie tego, tego ten sprzęt amerykański, który do, dotarł na, na, na Ukrainę, no, w, w, z, wzmocnił możliwość obrony. Ukrainy można powiedzieć, że to za, nie dość, że zastopowało choćby Hajmarsy, zastopowały napór rosyjskiej armii, to udało się w paru miejscach Ukraińcom znacznie odbić swoje swój teren, szczególnie okolice Hersonia, ale i też wschodnia Ukraina. Więc to, ma, to miało duże znaczenie, biorąc pod uwagę, że. Że Hajmarsy nawet przy tych, przy tych słabszych rakietach to jest kilkadziesiąt kilometrów. Także to, to już jest strefa, w którą, która jest bezpieczna przed artylerią. Amerykanie również przekazali swoje M, znaczy wyrzutnie takie ciągnione, ale one nie były aż tak skuteczne. Mówię o chałbicach ciągnionych, nie były tak skuteczne, jak do M109 bodajże. Nie były tak skuteczne jak, jak kraby. I tu bym do pana generała też nawiązał, bo ja uważam, że realnie to właśnie odesłano, niestety, 72 armatochałbice. I, I że tak powiem, trochę Ministerstwo Polskie się nie, nie, nie wdało w pewien takt, bo jeżeli najpierw się oddaje, a potem się łapie za głowę i mówi o la boga, coś musimy natychmiast kupić i jedyne, co pojawia się na rynku do kupienia natychmiast, to są koreańskie armatochałbice, to gdyby myśleć tak na spokojnie, to, najp... to trzeba było po prostu z Koreańczykami rozmawiać, żeby te armatochałbice z Korei pojechały bezpośrednio na... Na, na Ukrainę, ale dziś w Polsce mamy 20 par armatochałbic, całe wojsko, 20 parę armatochałbic koreańskich i bodajże kilkanaście działających armatochałbic polskich, czyli krabów, no więc nie wygląda to zbyt, zbyt kolorowo, ale trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że jeszcze do tego dochodzą duże ilości Dronów, ale dronów małego rozmiaru, bo to, co charakteryzuje dzisiaj wojnę między Ukrainą a Białorusią, to to, że każdy obiekt latający większych rozmiarów bardzo szybko jest namierzany i strącany. Rosjanie dysponują, dysponują obroną przeciwlotniczą i bardzo skutecznie ją stosują. To też jest pewna przesłanka dla Polski, jeśli chodzi o modernizację polskiej armii, na ile Inwestować w samoloty, w śmigłowce, które w założeniu miałyby zderzać się na pierwszej linii walki z, z przeciwnikiem, bo w konflikcie symetrycznym, a takim jest dzisiaj wojna ukraińsko-rosyjska, tego typu obiekty nie sprawdzają się. No to tak jak bajachtary, o których słyszeliśmy w pierwszych tygodniach. Tygodniach wojny, i one zniknęły. Ich po prostu nie ma, dlatego że one były bardzo łatwo namierzane i bardzo łatwo strącane. To, to też pokazuje, że im mniejsze obiekty latające, tym jest dłuższy czas ich, ich życia. Nie uwierzone że one są nieśmiertelne. I to najpierw były amerykańskie Switchblade, pojawiły się również polskie Warmate. Mówię o amunicji krążącej. Pojawiły się flyjaje, które do dzisiaj. Służą szczególnie artylerii, bo artyleria dlatego jest skuteczna, że, że jest kierowana poprzez właśnie obserwacje z dronów. Wtedy, wtedy ona jest bardzo precyzyjna i niestety Rosjanie tę technikę opanowali nawet nie wiem, czy nie wcześniej niż, niż Polska Armia czy, czy, czy Armia Ukraińska, ale to jest ba bardzo moim zdaniem istotna rzecz, biorąc również pod uwagę, że niektóre systemy rakietowe są naprowadzane na sygnał satelitarny czy też na GPS i w tej wojnie ten GPS jest zagłuszany w związku z tym część tych rakiet nie dociera w miejsca wskazane a więc taka kierowanie kierowanie bronią kierowania artylerią czy to rakietową czy lufową Poprzez właśnie namierzanie czegoś przez drony, jest dużo bardziej skuteczne, bo po prostu to wystarczy tylko nastawić odpowiednio system kierowania ogniem na wyrzutni, i ta, i ta rakieta po prostu leci tam, gdzie ma dolecieć. I zagłuszanie GPS-a nie, nie szkodzi jej, czy też nie, nie, z, nie zmyli jej, jej celu. Więc to, to też jest następny wniosek z tej, z tej wojny. Więc ta digitalizacja uzbrojenia, która jeszcze parę lat temu wydawała się, że przesądza o wszystkim, akurat w Rosji pokazuje, że bardzo szybko te rakiety czy tego typu uzbrojenie zaczyna być ślepe i dużo mniej skuteczne. O polskiej i międzynarodowej pomocy dla wojsk lądowych Ukrainy wiemy już, że była nie do przecenienia. Czas zatem na omówienie wsparcia w domenie powietrznej. I gdy ten konflikt się rozpoczął, komentatorzy przewidywali, że zwycięstwo na polu walki odniesie ta strona, która zapanuje nad przestrzenią powietrzną Ukrainy. I rzeczywiście, w pierwszych tygodniach wojny oglądaliśmy wiele nagrań prezentujących zarówno uderzenia lotnictwa na cele naziemne, jak i bezpośrednie walki powietrzne. Ale od pewnego czasu takich nagrań jest wyraźnie mniej. Co się więc stało z ukraińskimi samolotami? Eksperci zgodnie twierdzą, że ich brak zdecydowanie utrudnia prowadzenie kontrofensywy. Panie generale, czy polskie Migi 29 nie wystarczyły Ukrainie? To moje pierwsze pytanie. A drugie, jak ma się sprawa z przekazaniem polskich śmigłowców? No Migi oczywiście 29 nie mogły wystarczyć u samej Ukrainie. To jest poważna wojna. Front e, rozciąga się na długości kilkuset kilometrów. Tak naprawdę my dzisiaj obserwujemy kontrofensywę w powodzie Zaporowskim, prawda, czy wokół Bachmutu, ale tak naprawdę e, to wojna trwa mm, no, na terenie całej wschodniej e, Ukrainy. E, ja mam nadzieję, że jeszcze pan poseł e, Paweł Ponciliusz wróci do ważnego tematu e, dronów, e, samolotów bezzałogowych, ponieważ one istotnie w tej wojnie zapełniają brak typowych samolotów. Myślę o samolotach, o przede wszystkim o myśliwcach. Ukraina nie ma potencjału istotnego, trochę napina muskuły w ogóle, mówiąc o potencjale, jeżeli chodzi o samoloty, z dwóch powodów. Po pierwsze, samoloty ukraińskie zostały w dużym stopniu przetrzebione, strącone w wojnie 2014 roku gdzie Rosjanie wykazali bardzo dużą skuteczność i po krótkim czasie samoloty nie były używane. Nie tak naprawdę przez obydwie strony, bo Rosjanie trochę dostosowali się do możliwości tu w cudzysłowie oczywiście ukraińskich i przedłużali tę wojnę w Donbasie wówczas. Natomiast dzisiaj też możliwości Ukrainy, niezależnie od tego, jak to media ładnie owijają w bibułkę, no są po prostu znikome. To jest jedna z przyczyn, dla których ta kontrowersywa też nie idzie, bo nie sposób prowadzić kontrofensywę, jednocześnie nacierać, rozminowywać, jeżeli na głowę spadają z jednej strony rakiety, te wystrzeliwane z samolotów, i także z ziemi, z drugiej strony drony. Drony w dużym stopniu zastępują, brak samolotów, ale mam nadzieję, że pan poseł to uzupełni dużo lepiej ode mnie, bo jest jednym z no, najlepszych w Polsce specjalistów od samolotów bezzałogowych. Natomiast nasze samoloty MIGI, czy to było coś zupełnie słabego? Nie, to nie było, ponieważ MIGI 29 to są dobre samoloty jak na możliwości średniego państwa, jakim jest Polska. Mamy 48 samolotów F-16, no i mieliśmy trochę ponad 30 F-ów. Tych migów 29. Myśmy ich przekazali łącznie 14, bo tyle się dało przekazać. To przekazanie wcale też nie jest bezproblem bezproblemowe, ponieważ one zostały przestrojone przez, przez na, na, na system natowski. Samolot musi mieć możliwość nie tylko walki, ale także startu, lotu, lądowania, obrony, szereg różnych innych funkcji. W związku z powyższym. To było ważne, no ale też 14 samolotów znalazło się w szyku ukraińskim. One czyniły. To była jaskółka, ale nie wiosna. W związku z tym nie sądzę, żeby to by miało jakiekolwiek przełomowe znaczenie. Też Słowacy, też Słowacy przekazali sporo i tak naprawdę Słowacja z 13 ma sztukami, tak naprawdę też można powiedzieć tożsamych samych samolotów albo Albo bardzo, bardzo zbliżonych modernizacyjnie, może oczywiście tam się różniły, ale sądzę, że w niewielkim stopniu. No i na przykład takie państwa jak Macedonia Północna, 125 też przekazała cztery sztuki. Śmigłowce. Myśmy przekazali ważne dla tej wojny śmigłowce Mi-24 to są, są śmigłowce bojowe, śmigłowce opatrzone od dołu. Ukraińska wersja. Ty śmigowcy to jest mi 35. Ja je widziałem i w praktycznym działaniu w Afryce, jak to rzeczywiście działa, 12 sztuk tych śmigowców to jest wsparcie. Tylko, że to jest wsparcie, jak na tego typu wojnę, na pewien wycinek, fragment do pewnych tylko działań w związku z powyższym doceniamy to. Tym bardziej, że Polska sama jeszcze co dość i śmigowców, i samolotów nie miała możliwości, żeby uzupełnić tak zwanych gaps, czyli dziury, które natychmiast powstały w naszym systemie, bo czekamy na coś, co zastąpi Mi-24, śmigłowce bojowe i coś, co zastąpi, także te samoloty, wiemy, że to będą F-35, no ale zanim one będą latały, to jeszcze trochę czasu minie. No właśnie, panie ministrze, a co z dronami, co z samolotami, co z śmigłowcami z zachodu? Będą, są, co ze 16 Jakie są plany? Czy Ukraińcy mogą liczyć na wsparcie w tym zakresie? To, że Stany Zjednoczone dość długo podejmują decyzję o przekazaniu samolotów F-16 na Ukrainę, wskazuje, że prawdopodobnie ich, dorad... ich generałowie, eksperci militarni, powątpiewają w skuteczność działań tych samolotów. Natomiast oczywiście mamy dwie przestrzenie. Jedna to jest taka walka, na pierwszej linii frontu, a druga to jest kwestia wypuszczania różnego rodzaju rakiet z powietrza, które mogą atakować daleko leżące cele od, od linii frontu. I myślę, że tylko do tych drugich celów możemy spodziewać się, że samoloty F-16 będą, będą się nadawały. Ta wojna widać jasno, że zmęczyła czy też zużyła samoloty dość szybko. Z drugiej strony też. W, samym, w samych technikach dronowych pojawia się problem, że te duże drony, które znamy jeszcze z czasów operacji w Iraku, w Afganistanie, przeprowadzonej przez Amerykanów, również nie mają do końca zastosowania w tej wojnie, dlatego że albo muszą być wycofane dużo bardziej w tył w stosunku do linii frontu, albo będą niszczone. Mieliśmy przykłady dronów, które gdzieś tam pojawiły się nad Morzem Czarnym, i też, i też były z tym od razu problemy. Więc to pokazuje, że tylko małe drony, rozpiętość, no to jest tak zwana klasa Mini, jak u nas w Polsce się mówi, czyli to jest rozmiar mniej więcej dronu FlyEye. i to są jedyne, które nie mają aż takiego odbicia radarowego, który pozwala szybko identyfikować i niszczyć te drony. Ale też pojawiły się przypadki, że Tor-M, bodajże, wyrzutnie Tor-M rosyjskie, cztery rakiety atakowały jednego drona Flyaja. No, można powiedzieć, Ukraińcy byli na tym wygrani, bo Rosjanie zużywali zestaw za jakieś 2 miliony euro, tracąc, tracąc drona za powiedzmy Pół miliona złotych, czy może trochę powyżej pół miliona. Więc jakby efekt, efekt jest taki, że Rosjanie pozbywali się ważnych rakiet, e, traktując jednego flyjaja. No i mamy amunicję krążącą, która pojawia się od czasu wojny w między Armenią a Azerbejdżanem. I w tej chwili ta, ta broń święci swoje sukcesy. Można powiedzieć, że Ukraińcy potrzebują tego każdej ilości. E, bo to jest skuteczna broń na zasięg kilkunastu, a nawet więcej 30-50 km, i potrafi mieć ładunki o głowica prawie 20 kg. W tej chwili Ukraińcy próbują zaimportować tego typu rozwiązania. Nie ma ich dużo na świecie, i tu Polska jest jednym z liderów, i dzięki temu można. Mogą, mogą skutecznie też atakować cele, czy to jakieś centra dowodzenia, czy właśnie artylerię, tak aby no, wrogowi szkodzić jak tylko się da. Znaczy widać jasno, że w przypadku powietrza, w, w konflikcie, w którym obie strony dysponują systemami przeciwrakietowymi, przeciwlotniczymi, Liczy się niestety rozmiar i to im mniejszy rozmiar, tym lepiej. Te drony mogą mieć albo cele, cel obserwowania i szukania konkretnych, konkretnych zbiorowisk, czy to wojska, czy, czy broni pancernej, albo mogą być atakujące, tak jak właśnie nasze Warmaity czy amerykańskie Switchblady. No, nie widziałem, nie słyszałem o tym, żeby Izrael przekazał swoje, Hero do, do, do dyspozycji Ukrainy, a możliwe, żeby to bardzo łamało całą sytuację na Ukrainie. No i mamy kwestię rosyjską. No mamy lancety i Orłany 10, które. O, Lancet jest, jest dronem, właśnie typu amunicja krążąca, a Orłan 10 jest takim naszym flyajem, który identyfikuje cele. Także Rosjanie weszli tą, w tą wojnę praktycznie z rozwiniętym systemem, a no druga strona, można powiedzieć, uczy się razem z tymi, którzy, którzy coś dosyłają, mają jakieś pierwsze, pierwsze elementy. Każdy następny jest lepszy, no ale niestety to nie jest, nie jest rzecz, którą da się w takich warunkach wojennych na, no, dopracować do, do końca natychmiast. To bardzo cenne spostrzeżenia. Szanowni eksperci, bardzo Wam dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. Uważam, że wszystko, dziękuję co dotyczy bardzo. wysiłku państwa polskiego na rzecz sprawy ukraińskiej, powinno być powtórzone po raz kolejny właśnie dzisiaj, kiedy stoimy wobec trudnej sytuacji dyplomatycznej, powodowanej regułami polityki realnej. Już teraz zachęcam Państwa do zaobserwowania kanału, na którym regularnie będą pojawiały się materiały i nagrania. Mogę zasygnalizować, że Pan Minister przyjął już nasze zaproszenie do kolejnej rozmowy poświęconej modernizacji sił zbrojnych, w czasie której omówimy proces implementacji nowych systemów oraz plany na przyszłość. A już teraz mówimy Państwu do widzenia, do zobaczenia. Dziękuję. Ja dziękuję bardzo i cieszę się z tego, że Pan Panie Maciej zaprosił Pana posła, Pana Ministra i mam nadzieję, że Pan Paweł Poncyliusz nam nie odmówi, bo to bardzo ciekawe, co mówi, i sądzę, że nie tylko w Warszawie ludzie oczekują właśnie takich rzetelnych informacji. Zapraszamy na kolejne nagranie.